Witajcie kochani w modzie jako kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na holumpeksowy pierwszy z serii wiosennej. Co prawda pogoda ze mnie ostro kpi dzisiaj, bo jest naprawdę bardzo zimowo, jest mróz i ostatnio w ogóle jest pogoda zupełnie aura zimowa. Ale takie miałam założenie, że dzisiaj już robię hol wiosenny, bo byłam w dwóch lumpeksach na dostawie wiosennej. Tak to już jest, że teraz sklepy, tak jak galerie, tak samo i second handy, mają w lutym już dostawy wiosenne. Jest nowa kolekcja, więc dzisiaj zapraszam Was na najmodniejsze topowe ciuchy na sezon wiosna 2021. I zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, jeden unboxing do programu o stylówkach na lata 50. Na samym końcu programu i jeszcze też na samym końcu zaproszę Was na moją mega perełkę. Coś, co naprawdę nigdy nie spodziewałam się, że uda mi się kupić w lumpeksie, ale się udało. Będą to buty i kupiłam dwie pary niesamowitych butów, naprawdę przepięknych. W najnowszych trendach w dodatku na ten sezon, w dodatku są to buty vintage i niesamowicie dobrych marek. Dzisiaj pokażę Wam pierwsze z tych butów, a w następnym holu zobaczycie drugie, bo chcę trochę dawkować te emocje, bo powiem Wam, że są takie mega rzeczy, że nawet danie ich w jednym programie to już jest dla mnie trochę przesada. Właściwie zacznę od dwóch akcesoriów, a potem przejdę do ciuchów. Kupiłam świetne rajstopy. Często kupuję ostatnio rajstopy w lumpeksie, szczególnie takie kolorowe, nietypowe rajstopy, bo no nie jeżdżę tak za bardzo po tych galeriach, po sklepach, zresztą galerie były zamknięte przez dłuższy czas. No i w związku z tym nauczyłam się szukać w second handach nowych rajstop i kupiłam przepiękne rajstopy, też w topowych trendach, są zielone, takie oliwkowe. I w dodatku zobaczycie już niebawem, że bardzo będą mi pasować do stylówek na lata 60, bo w ogóle takie pastelowe kolory były wtedy na topie. No i mam świetny strój na lata 60 właśnie w tych kolorach, także super mi się trafiło. Druga zdobycz to i rajstopy kosztowały po 3 zł, więc super cena. Drugie rajstopy są takie tie-dye niebieskie, ale kolor niebieski bardzo modny, więc nawet jeżeli tie-dye już nie będzie tak na topie, jak był w tym sezonie, a nie będzie raczej, no to takie rajstopy do takiej dłuższej spódnicy niebieskiej czy jeansowej też będą fajnie się prezentowały, nawet jeżeli nie będą już takie super topowe i modne. Lubię bardzo kolor niebieski, także przydatna rzecz. Idę dalej. To, co mam na sobie, to są też moje najnowsze zdobycze właśnie z wiosennej dostawy second handu. I to były już zdobycze, właśnie nowa dostawa, czyli też ceny nie są to wyprzedażowe, ale też nie były to jakieś bardzo wysokie ceny, bo na przykład, kochani, paseczek kupiłam za 6 zł. Jest bardzo fajny. Ostatnio Wam mówiłam, że kupiłam właśnie ten pasek, ale nie pokazałam go w tamtym programie, bo bardziej pasował mi do tej kolekcji już wiosennej. No i jest ze skóry ten pasek, jest naprawdę przesuper. I żółty kolor w różnych odcieniach, a szczególnie właśnie taki pastelowy żółty będzie też jednym z hitowych kolorów tego sezonu, wiosna-lato 2021, także super się cieszę, bo nie miałam żółtego paska, kiedyś miałam, ale się bardzo zniszczył i też był na mnie za luźny, miał takie brzydkie dziurki, więc się bardzo cieszę, a bardzo lubię takie plecione paski, bo zależnie od ubrania, czy troszkę niżej, czy wyżej na biodrach, czy w pasie, można sobie tutaj po prostu regulować, gdzie ten pasek będzie zapięty, bo on nie ma dziurek, tylko wplata się to między po prostu to, ten splot, prawda? Także jest bardzo uniwersalny. No i jest nowiusieńki, naprawdę, jest nóweczka. W ogóle był chyba nieużywany, bo nawet nie było wyrobione w miejscu, gdzie ktoś zapinał najczęściej dziurkę. Także super. No i kochani, spódniczka, akurat ta spódniczka jest z wagi. Kupiłam ją na wadze i kosztowała bardzo taniutko, też jakieś 5 zł. I to jest spódniczka oryginalna z lat 60. I zobaczycie ją też w stylówkach, ale chciałam Wam dzisiaj pokazać w holu, bo mi się bardzo podoba, jest takiego typowo materiału na lata 60. No i zobaczcie tutaj też stylóweczkę właśnie z tą spódnicą, ale nie będę się teraz przechadzać, tylko pokażę Wam właśnie przebitki, jak sobie właśnie dobrałam do tej bluzki, niekoniecznie to będzie do tego dobrane, bo właściwie ta bluzka, którą ma na sobie, jest bardziej na lata 50. No na 60. też by mogła spokojnie być, bo tutaj te lata nieraz na sobie, te dekady jakby modowo na siebie zachodzą nieraz, ale
Ale akurat tutaj podobało mi się połączenie fioletu z żółtym i fiolet też będzie topowy w tym sezonie. No i zobaczcie właśnie tutaj tą spódniczkę typowo właśnie w takim kroju lata 60. W latach 60. zaczęły być modne też te miniówki, ale też noszono takie spódniczki do kolana, przed kolano, za kolano. Różne były te długości modne. Ale właśnie taki typowo trapezowy, bardzo prosty krój i te takie specyficzne, fakturowane materiały. Ona jest całkowicie sztuczna, ta spódnica, ale jak na tak starą spódnicę, to jest w super stanie. Troszkę ją wypielęgnowałam, ale jest idealna i bardzo mi się podoba ten kolor. Naprawdę, jest superowy. Ekstra. No i bluzka jest z jedwabiu, kochani. Napiszę Wam tam firmę na ekranie. Jest przepiękna, bo ona ma tutaj takie detale na plecach, takie guziczki. No i w ogóle jest prześlicznie uszyta, ma taki jakby rzucik też na materiale. To jest 100% jedwab. I ma tutaj przepiękną ozdobę, właśnie taką w stylu lat 50. Jest bez ramionczek, ale przepraszam, jest bez rękawów, ale taka tu bardziej zabudowana właśnie, jak się wtedy nosiło. I bardzo mi się podoba ten kolor, też będzie hitem sezonu. W ogóle te pastele wszystkie, takie bardziej wyraziste trochę, będą bardzo modne i niebieskie, i turkusowe odcienie, tak jak moje buty na przykład, właśnie żółty. Różne odcienie różu też będą bardzo, bardzo modne, także przygotujmy się z tymi pastelami, a też jednym z głównych trendów jest to łączenie pasteli, takich dużych płaszczyzn koloru pastelowego, szczególnie w tym sezonie są to pastele. Także właśnie postanowiłam zestawić płaszczyzny pasteli ze sobą, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Bluzeczka kosztowała mnie 14 zł, ona była z nowego towaru. Do tego tutaj na jednej stylówce mam taką kurtkę, którą też kupiłam nową, na wiosennej dostawie, ale na wadze. I to jest takie niby taka narzutka, bolerko, znienawidzone słowo, ze skóry naturalnej marki Paprika w rozmiarze S. Ma przepiękny kolor fioletowy. No i właśnie zobaczcie, kupiłam je za 8 zł, naprawdę, bo ono było z wagi. Nie wiem, dlaczego było na wadze, bo jest w super stanie i mi się bardzo podoba. Ma taki rękawek 3/4, jest króciutkie, do wysokich stanów będzie perfekcyjna, albo właśnie do spódniczek, czy do sukienek nawet na wierzch. No i bardzo mi się spodobał ten kolor. Gdyby ono było czarne, pewnie bym go nie kupiła, bo mam za dużo takich rzeczy, ale właśnie w tym kolorze i hitowym, i w dodatku po prostu bardzo lubię też fiolet i do tego, bo do tej bluzeczki mi pasuje. No i zobaczcie, właśnie tak na stylóweczce się prezentuje do tego stroju, który mam na sobie, bo już nie przebierałam się, żeby wam pokazać jeszcze w innej stylówce. No i moi drodzy, jeszcze chcę Wam tu pokazać kolejną rzecz od razu. Mianowicie jest to taka bluzka też z nowej dostawy i zapłaciłam za tą bluzkę 5 zł, gdyż była też z wagi właśnie. Nowy towar, ale na wagę. I to jest Jigsaw, super firma, 100% jedwab, tylko że to jest dzianina jedwabna. I widzicie, jest bardzo zgrabna ta bluzka i też będzie bardzo super pasowała właśnie do tych rajstop zielonych i do stylówki na lata 60., bo takie właśnie dzianinki się wtedy bardzo dużo nosiło. No i oczywiście ja tam mam jeszcze pomysł na całą stylówkę, także nie zdradzam na razie całości, ale będzie, myślę, to super, że wyglądało. I poza tym uwielbiam taki krój dekoltu i bluzek w ogóle. I uwielbiam jedwab, to jest mega przyjemne, przewiewne, wygodne. W ogóle nie czuć, że to macie na sobie, tak szczerze. No i jak za 5 zł w ogóle z jedwabiu bluzkę, no zdziwiłam się, że była na wadze, bo jest w idealnym stanie, w ogóle nie sprana. No i super, po prostu super. Ktoś się nie poznał, na moje szczęście. No i moi drodzy, naprawdę bardzo podobają mi się te moje zakupy. Powiem Wam, że jestem mega zadowolona, bo nie wydałam jakoś bardzo dużo kasy, przynajmniej na ciuchy, a kupiłam naprawdę rzeczy w super, super modnych trendach. No i kolejnym przykładem jest ta bluzka, którą zobaczycie też w stylóweczce, nawet w dwóch wersjach. Jest naprawdę, naprawdę przesuperowa. To jest bawełniana bluzka firmy Hose and Curtis z Londynu. Jest to jakaś taka miejscowa firma londyńska, ale robiąca bardzo fajnej jakości rzeczy. I to jest 100% bawełna egipska. Ona ma taki troszeczkę kołnierzyk na lata 70. Zobaczcie sobie tu w stylówce. Ja właśnie tutaj do spodni, na szybko do
do tych spodni moich takich szerokich, nawiasem mówiąc, też będą mega teraz znowu modne, szerokie spodnie. Troszkę obniżamy stany w spodniach, już nie będą to takie bardzo wysokie stany, jak ja tutaj na przykład mam taki dość wysoki stan z wiązaniem, ale oczywiście takie spodnie nadal nosimy, natomiast wchodzi już więcej tych spodni takich troszkę o niższym stanie, ale szerokich właśnie. Zawiązaną, jak również i tam chyba też zrobiłam, wydaje mi się, do spódniczki taką stylówkę z tym, z tą bluzką, tak. No i ona jest oczywiście taliowana, jest taka wąziutka, to fajna i kupiłam ją też z myślą o stylówkach na lata 50., bo w latach 50. nosiło się dużo koszul, były modny taki styl, że wiązane tutaj w pasie te koszulki były bardzo wąskie, bardzo wąsko, mocno wiązane i właśnie tutaj z tym supełkiem takim seksownym, czy do spodni, czy do spódnicy nosiło się właśnie takie bluzki. No i przepiękny według mnie jest ten kolor tej bluzki i ten wzór w te róże. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładny deseń. Jest w świetnym stanie ta bluzka, naprawdę jest... to nie jest na pewno, to jest jakaś vintage'owa bluzka, ale jest w idealnym stanie i bardzo, bardzo podoba mi się i kolor, i deseń tej bluzki. Także będzie na pewno dużo odnoszona do różnych stylówek przeze mnie. Aha, i ta bluzka kosztowała mnie 8 zł, bo była przeceniona w jednym Lupexie i to nawet nie była jakaś super wiosenna dostawa, bo to taki malutki sklepik i oni tam nie mają takiej wymiany towaru, ale bardzo tak mi się spodobała, że od razu ją kupiłam za te 8 zł. No i kochani, kolejna koszula na dziś, to jest coś w super modnych trendach właśnie. Długa koszula, duże, wielkie koszule na lato są bardzo modne, a ta koszula jest tak piękna, że też mnie zatkało, jak ją znalazłam, że jeszcze nigdy jej nie zdążył kupić. To jest koszula w ogóle projektancka by Millenberger. Ja już pokazywałam, że mam rzeczy od Millenberger, ona ma piękne rzeczy w super jakości i w dodatku ta koszula jest, zobaczcie, ona jest jakby taka frakowa tu z przodu, trochę dłuższa z tyłu, tam na stylóweczce do takich wąskich spodni Wam się pokażę, bo ona najlepiej wygląda do takich właśnie wąskich rzeczy, które eksponują bardziej tą koszulę. Ja widzę ją też na przykład samą do rajstop i do kamizelki na wierzch. Też wyglądałaby bardzo, bardzo ciekawie, aczkolwiek obawiam się, że jest niestety trochę transparentna i nie będzie to możliwe, żeby ją całkiem, ale myślę, że może do jakichś leggingsów spróbuję, do takich fajnych, jakichś stylowych, albo rurek. No i kochani, tutaj jest w ogóle odpinany kołnierzyk, to jest hit, bo ja uwielbiam koszulę bez kołnierzyka, z taką stójką. Zobaczcie, można sobie zrobić z tego taką stójeczkę, albo właśnie przypiąć kołnierzyk i jest wtedy taka typowa koszula, koszulowa bluzka. Można ten kołnierzyk w ogóle przypiąć od spodu i od wierzchu chyba, jednak tylko od spodu, ale super, bo w ogóle wtedy nie widać nawet, że on jest przypinany, bo ten kołnierzyk zasłania całkowicie to. I ma przesuperowe rękawy w dodatku. Zobaczcie, jakie ona ma modne rękawy. Takie jakby zmarszczone tutaj, trochę szerokie, takie pufiaste lekko. No i jest, naprawdę jest idealna. W ogóle tutaj nic nie świadczy o tym, że w ogóle była noszona ta koszula. W dodatku, co bardzo ciekawe według mnie i myślę, że wiele osób może nie wiedzieć i ja powiem Wam, że ja też nie wiedziałam, to jest zrobione z materiału, który się nazywa ramia. Tu jest napisane 100% rami i ramia to jest materiał wykonywany z pewnej rośliny pokrzywopodobnej w Azji i jest to materiał dużo droższy niż bawełna na przykład i nawet chyba droższy niż len, o niesamowicie fajnych zdolnościach, właśnie takich chłodzących, regulujących ciepłotę ciała. Z tego się robi takie luksusowe właśnie ubrania typu lnianego. Ale mają one jeszcze lepsze właściwości, troszkę się też mną, podobnie jak len, ale mają jeszcze fajniejszy, taki delikatniejszy ten splot niż len. Jest to przyjemniejsze w dotyku niż rzeczy lniana, a ma bardzo podobne właściwości. No i dlatego materiały te są drogie, naprawdę. Ja Wam tu pokażę może przebitkę z taką koszulą podobną, którą znalazłam właśnie też od Millenberger, z podobnego materiału. Nie ten sam model, ale bardzo podobny. No i to naprawdę są dość wysokie ceny. Także jestem bardzo zadowolona z tej koszuli, no i naprawdę to jest coś w topowych trendach, wow! Także koszula kosztowała też około 17-18 zł, coś takiego, czyli wcale nie tak drogo. W każdym razie pod 20 zł zapłaciłam za nią, no a nowa kosztuje naprawdę, naprawdę dużo kasy. Kochani, idziemy dalej.
spódnica teraz. Bardzo fajna spódnica, szyta przez kogoś ręcznie, znaczy na maszynie, ale jakby samodzielnie, o to mi chodziło. No i bardzo mi się spodobał taki oryginalny krój tej spódnicy. Zobaczcie na stylówce, ona jest jakby taka kopertowa. Co jest bardzo fajne w niej, jest materiał taki śliczna bawełna i jest jakby dwuwarstwowa, bo od spodu ma taki cieńszy materiał, jasno-niebieski, z wierzchu jest taki w kropeczki, więc ona jest w takim stylu trochę pin-up, właśnie znowuż lata 50. I może być na dowolny rozmiar, bo zobaczcie, ona ma tyle guzików i na każdy z tych guzików możecie zapiąć tą spódnicę, bo z drugiej strony od paska są haftki, czyli po prostu możemy sobie wyregulować dowolną wielkość pasa. Na mnie jest na ostatni guzik i wtedy jest na mnie dobra, tak jak tu widzicie w stylówce. I ma przepiękne te guziczki, naprawdę są bardzo słodkie. Ja tutaj troszkę muszę wyregulować te haftki jeszcze, bo to jak zapnę na haftkę i na guzik, to no to jakoś mi tam to nie leży i muszę sobie to przeszyć. Ale bardzo fajna, bardzo ładny kolor i znowu błękity, turkusy, bardzo, bardzo modne tej wiosny, tego lata. Znowu wszelkie odcienie właśnie tych morskich i zwykłych błękitów będą bardzo modne. Także spódniczka kosztowała niewiele, bo też ona była chyba z wagi, z tego tak, z wagi i zapłaciłam za nią chyba 10 zł. Chyba tak, bo to nie była taka bardzo tania waga. To była na nowej dostawie. No i moi drodzy, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam sukienkę, którą kupiłam też na nowym towarze i zapłaciłam za tą sukieneczkę około 15 zł. I to jest sukieneczka, której nie będę Wam pokazywać w stylówce, bo już niedługo będzie w stylówkach na lata 60. Jest przesuperowa i ma taki bardzo fajny, właśnie taki modny wówczas i w ogóle taki bardzo nowoczesny w swoim jakby charakterze. Wzorek w koty na białym tle, czarne koty na białym tle, jest z kołnierzykiem i właśnie to są takie typowo trendy z lat 60. Kołnierzyk do takiego kroju, takiej troszkę słodkiej sukieneczki. Nie za długiej, bo ona jest przed kolaną. Także to już są właśnie nie lata 50. za kolanko, tylko lata 60. i zobaczycie to niedługo w stylóweczkach. Kochani, kilka ostatnich rzeczy jeszcze. Mam tutaj żakiet, który również zobaczycie w stylówkach na lata 50., więc tylko krótka taka poglądowa stylówka do spódnicy, jak on się prezentuje. On jest taki bardzo obcisły na mnie i on jest typowo w kroju lat 50., zarówno ten kołnierz, jak i taki obcisły krój, rękaw 3/4, bardzo ładnie się według mnie prezentuje. No i właśnie tak jak mówię, będzie w stylóweczkach na lata 50., także już niedługo zobaczycie. Kolejna rzecz to jest taka koszulka jedwabna, znowu w najmodniejszym kolorze, bo żółta i też czysty jedwab. Koszulka kosztowała mnie, już Wam mówię, bo tu jest gdzieś cena chyba, a nie, nawet nie, ale ona kosztowała około też 10 zł. To jest właśnie tak jak mówię, czysty jedwab. Bardzo mi się spodobał ten kolor, ma taki oblekany guziczek z tyłu. No i oczywiście tutaj nie można do ramionczek, ale może to być koszulka na przykład na strój kąpielowy, bo jest cieniusieńka, taka powiewna. Teraz jest mróz, więc elektryzuje się bardzo, dlatego tutaj troszkę taka przyklejona jest, ale w lecie będzie perfekcyjna. No i też zobaczcie w stylóweczce tutaj do spodni, do spodenek. Super, jestem bardzo zadowolona, bo bardzo lubię taki jasno-żółty kolor, on jest bardzo twarzowy i fajnie się w tym wygląda i w lecie, i w zasadzie nawet teraz spoko pasuje. No i kochani, mierzę też do tej samej stylóweczki tutaj dla Was żakiet, który dorwałam za 1,50 zł i to było jeszcze przed dostawą wiosenną, ale że on jest właśnie w tych super modnych trendach na wiosnę, to postanowiłam go dzisiaj Wam pokazać. No i naprawdę, zapłaciłam 1,50 zł za ten żakiet, jest z lnu z bawełną, tak. I to jest Artigiano, to jest jakiś włoski żakiet i on naprawdę jest przepiękny. Nie widać, że jest troszeczkę noszony, taki ten kolor już nie jest taki bardzo żywy, ale w ogóle nie jest przetarty, nie jest zniszczony i jest w bardzo fajnym, modnym kroju. Będzie idealnym właśnie żakietem na lato, do stylówek letnich. Tutaj zobaczcie właśnie do spodenek, do tej żółtej koszulki, te znowu modne trendy tych płaszczyzn pastelowych noszonych ze sobą, albo po prostu też do jeansów i do niebieskiego podkoszulka też będzie super wyglądać, do jakiejś krótkiej sukienki jak najbardziej według mnie. Także jestem bardzo zadowolona, że w ogóle za taką śmieszną cenę kupiłam ten żakiet.
Mam nadzieję, że się Wam podoba. Piszcie, które te rzeczy Wam się najbardziej podobają. Ja jestem z wszystkiego zadowolona, naprawdę. No inaczej bym tego nie kupiła pewnie. Kochani, już się zbliżamy do końca, ale jeszcze pokażę Wam tutaj spódnicę, która będzie w stylówkach na lata 50. i też nie będę jej mierzyć. Ona do niej jest taka halka. Halka nie jest częścią jakby spódnicy, ale będę nosić to z tym. Bardzo fajna spódniczka, którą kupiłam też na wagę. I kosztowałam niewiele, bo wyszła chyba 5 zł. Tak mi się wydaje, że chyba 5 zł za nią zapłaciłam. Bardzo fajne kolory. No i jest wełniana, jest taka naprawdę słodziutka. No i właśnie jest idealnie w tym kroju lat 50., więc zobaczycie ją w stylóweczkach już niedługo. Tak chciałam jeszcze Wam zapowiedzieć krótko te stylówki. I kochani, jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą będę mierzyć, i to jest właśnie ten hit. Po prostu hit, nie wiem, hit roku, hit ever. To są, kochani, buty od Manolo Blahnika. No, Blahnika, zdaje się, to się czyta. Skórzane, przepiękne buty od Manolo Blahnika. Naprawdę bardzo mi się podobają. Mają przepiękny kształt. Zobaczcie, jaki to jest design niesamowity. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, że to nie są te takie typowe szpilki Blahnika, takie najsłynniejsze, jest taki jeden model. Owszem, bardzo mi się podobają te, zdaje się, że to się nazywa Mary Janes. Takie lakierki czarne, ale ja nie przepadam aż tak za takim modelem, powiem Wam. Oczywiście nosiłabym, gdybym miała, to bym była szczęśliwa, ale to, że to jest takie oryginalne z tym kształtem tutaj, to mi się bardzo, bardzo podoba. I to jest rozmiar 36,5. Nie mogłam wierzyć, że były te buty. Akurat weszłam do sklepu, gdy pani wyjmowała te buty, miałam takie szczęście. No i popatrzcie, wszystko tu jest oryginalne, pokażę Wam jeszcze zbliżenia na zdjęciach. Wszystko jest przepiękne, całe skórzane w środku, na zewnątrz, no po prostu wow. I w dodatku, kochani, najmodniejszy w tym sezonie rodzaj obcasa, bo takie obcasy, właśnie to się nazywa po angielsku kitten heel, czyli, no nie wiem jak to, taka mini szpileczka, to jest hit tej wiosny, tak? Właśnie wrócił ten rodzaj obcasa i to będzie jeden z najmodniejszych fasonów buta. Właśnie szpileczki, takie delikatne buciki na takim mini obcasiku, na mini szpileczce. Także w ogóle, co za szczęście, prawda? Nie dość, że są po prostu to tak mega super buty i piękne i w ogóle super marki. Nie spodziewałam się, że będę mogła coś takiego kupić. To jeszcze właśnie są na tym teraz powracającym, bardzo modnym obcasiku. I ja w ogóle lubię taką wysokość buta, bo nie mogę nosić za wysokich szpilek, a właśnie trochę obcasa lubię, żeby jednak ta noga wyglądała tak kobieco i ładnie. Także te drugie też są super, także czekajcie na następny haul, bo też są rewelacyjne. Naprawdę super, super rzecz. Jeszcze zostało nam tylko malutki unboxing na koniec. Moi drodzy, mam tutaj paczkę, którą właśnie odebrałam z Vinted. Zamówiłam do stylówek na lata 50, ale w ogóle też bardzo już długo się napalałam na tą rzecz. Mianowicie jest to peleryna. Tutaj jest bardzo ładnie zapakowana przez panią, z jakąś taką też ozdobą dodatkową. Super, super zapakowanie, bardzo ładne. I kochani, to jest przepiękna wełniana peleryna i ona właśnie będzie występowała w stylóweczkach na lata 50. No jest cudowna, po prostu z takiego jakby moheru. I to jest jakaś szkocka rzecz, szkockiej firmy, z wełny. No cudowne, to jest tak cukierkowe, mi się to kojarzy, nie wiem czy Wam też, z profesor Umbridge trochę, z Harry'ego Pottera, bo ona miała takie w tym stylu różowe ciuchy, ale to jest tak kochane, tak słodkie i w ogóle tak nietypowa rzecz, że stwierdziłam, że no muszę zrobić stylówkę właśnie z lat 50. z tą peleryną. I ona jest, właśnie nosiło się też również właśnie między innymi takie peleryny do tych pięknych, eleganckich i kobiecych kreacji w latach 50. Także już się nie mogę doczekać, jak zrobię, bardzo ładnie pachnie w dodatku, jak zrobię właśnie stylówkę dla Was już za kilka dni z tą peleryną. Super! Także zapraszam Was bardzo serdecznie już w niedzielę na te stylówki. Jestem bardzo podekscytowana, bo mam fajne pomysły, myślę, że mam fajne pomysły i fajne rzeczy, które, z których można zrobić naprawdę takie wysmakowane stylóweczki. Mam też stylóweczkę z moją koleżanką, która sobie kupiła strój w stylu Gambitu Królowej, także czekajcie. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam Was na stylówki w niedzielę na lata 50. I oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału, jeśli Wam się podoba, o polubienia i
kochani, piszcie komentarze, jak najbardziej piszcie, co uważacie, które z tych trendów Wam się najbardziej podobają, albo z moich rzeczy nowych. Już serdecznie Was teraz żegnam i pozdrawiam, cześć! Pozdrawiam Bąka.